Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale podlewane.pl. Opowiem Wam o uprawie i wymaganiach katalpy szczepionej na pniu. Zapraszam do oglądania. Do najczęściej uprawianych katalp należy surmia bignoniowa nana. Jest to karłowa odmiana, najczęściej dostępna zaszczepiona na pniu. Nie bez powodu najczęściej właśnie spotykana jest w formie zaszczepionej, ponieważ po kilku latach swoim wyglądem przypomina parasol. Ale co to w ogóle znaczy, że roślinka została zaszczepiona na pniu? Oznacza to dla nas tyle, że szlachetna odmiana, w tym przypadku surmia bignoniowa nana, została zaszczepiona na podkładce na jakiejś wysokości. I jest to dokładnie o tutaj. Ale dlaczego jest to dla nas takie ważne? Ponieważ jeśli roślina jest zaszczepiona na jakiejś wysokości, to jej pień już się nie wydłuża. Rośnie jedynie korona rośliny. Dlatego już na etapie zakupu rośliny musimy podjąć decyzję, czy ta wysokość nam odpowiada. Zwykle w sprzedaży znajdziecie roślinki zaszczepione na wysokości od 1 do 3 metrów. Pokrój tej korony początkowo będzie kulisty, by z czasem przekształcić się w charakterystyczny dla odmiany parasol. Ale tutaj uwaga, zarezerwować na nią powinniśmy co najmniej 4 metry szerokości. Surmia bignoniowa nana nie wytwarza kwiatów. Jej głównym walorem są zielone, bardzo duże sercowate liście, potrafiące osiągać nawet do 25 cm długości. Roślina jest w pełni mrozoodporna i nie wymaga okrywania na zimę. Najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym, ewentualnie lekko płócienistym. Co do wymagań glebowych, warto zastosować tutaj glebę lekko kwaśną, to jest zwykła ziemia ogrodowa o pH od 5,5 do 6,5. Roślina bardzo dobrze znosi cięcie. Najlepiej przeprowadzać je wiosną po większych mrozach w stanie bezlistnym. Dzięki temu zabiegowi agrotechnicznemu, jakim jest cięcie, roślinka będzie się zagęszczać i będziemy mogli troszkę zredukować jej wzrost. Polecana jest do miejsc szczególnie widocznych, na przykład wzdłuż płotu czy podjazdu. Bardzo dobrze wygląda również jako soliter, czyli roślina specjalnie wyeksponowana, by zwracać na nią uwagę. Co bardzo ważne, roślinka nie jest zimozielona, ale nie o tym chciałem Wam powiedzieć. Bardzo często klienci przychodzą w kwietniu i pytają, dlaczego ich katalpa nie wypuściła liści. Odpowiedzią na to pytanie jest to, że ta roślinka bardzo późno puszcza liście, bo dopiero w maju. Także jeśli wczesną wiosną Wasza katalpa nie puściła jeszcze liści, to spokojnie nie denerwujcie się, trzeba dać jej po prostu troszkę czasu. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu, a ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!